Asiu, to już któreś tam spotkanie tutaj na blogu i bardzo się cieszę, że napisałeś, a ja przepraszam, że odpowiedziałem po prostu tak, astrolog. Jednak zgadza się, nie wiedziałem o tobie nic, a to jest najważniejsze. Dziękuję za ten szacun, ale przede wszystkim to, co wymyśliłaś sobie tutaj z Wyższą Szkołą Muzyczną, nie wpadłem na ten pomysł, ponieważ nigdy nie biorę muzyki pod uwagę, dlatego że sam jestem plastykiem. Wiedziałem, że coś z artystycznymi sztukami masz coś wspólnego, ale nie aż tak precyzyjnie, jak mówi się to w astrologii, dlatego też jest spotkanie to konieczne w cztery oczy. To ku przestrodze innym, którzy nie podadzą. To, że skończyłeś szkołę muzyczną, cudownie, a fantastycznie to, że mówisz o tej szkole jazzowej. Grasz na instrumencie, który doskonale znam, a to dlatego, że mój kolega jeszcze ze szkoły średniej grał na waltorni, a uwodziliśmy tą samą dziewczynę. Ja jako plastyk zapraszałem na swoje powiedzmy to artystyczne biennale, a to plakatu, gdzie brałem udział i wtedy nawet zajęłem jakieś tam trzecie miejsce w mieście, jako młodzież oczywiście, a później po wielu, wielu latach ta dziewczyna, o którą tak bardzo zabiegałem, stała się dzisiaj moją żoną i do dzisiaj jest. No więc z tą waltornią tak. Ten człowiek nauczył mnie słuchania Pendereckiego, muzyki i wtedy pamiętam, że słuchałem u niego juczni. Juczni i wtedy zrozumiałem tą muzykę. Ja jako plastyk i muzyka dwie różne sprawy, chociaż bardzo lubię muzykę i nie jestem artystycznie uzdolniony pod tym względem, chociaż na przykład lubię śpiewać do księżyca albo wyjść sobie w parku i trele, trele morele i denerwować wszystkie słowiki w okolicy, bo wszystkie chyba mi lgną na mój głos, bo myślą, że to lew wyje albo jeszcze inne jakieś zwierzę, które po prostu daje przerażającego. Co do sceny, bo mówisz, że nie będziesz mogła, będziesz się bać. No to jest dziwne, bo dokładnie 10 kwietnia wchodzi ci Jowisz najwyższy. I proszę cię, lada moment też masz urodziny, ale tego 10 kwietnia wchodzi Jowisz na twoje słońce, tranzytujący. Jest to jeden z najlepszych punktów do przypuśćmy w założeniu startu twojego takiego życiowego, to co chcesz zrobić? Ta szkoła jazzowa, słuchaj, to jest w Katowicach, gdybyś tam była i pierwszą dziewczyną, która gra na jazzie, a notabene Paweł też gra na jazzowo, jest jednym z, to co wiem, to jednym z lepszych jazzmenów w Polsce i nie wierzę w to, że dziewczyna, która gra na waltorni i tutaj podmuchuje z tą rączką tam w tej tubie, tam wyciąga te dźwięki. Przecież to wiesz o co chodzi. No przecież te dźwięki możesz wydobyć takie, które Urszula Dudziak by chyba tylko swoim głosem mogła wydobyć, a ty potrafisz na tej waltorni. Jesteś rewelacyjna i proszę cię, proszę cię, proszę cię. Przecież jesteś tym bykiem do. Nie denerwuj się, a to, że masz stres. Słuchaj, pierwsza podstawowa sprawa. Wywal tą swoją Wenus na zewnątrz, a pokaż tego lwa. Zdejmij tą niewinność, a pokaż tą wielką grzywę. I ryknij na tej scenie tak, żeby wszystkie krzesełka zmiotły. I ręczę ci, że ci się wyda. Powiem ci osobiście, że jako dziecko nawet nie lubiłem w kościele być, jak grał organy, bo dostawałem szału. A dlaczego? Bo nikt mi nie wytłumaczył, skąd to się wydobywa. Pamiętam, kiedy znalazłem się kiedyś na górze w kościele i mój ojciec, kompletny laik muzyczny, ale jego ojciec był, no powiedzmy, że wybitnym muzykiem,
wszedł tam i zaczął grać. I to były organy kościelne i nacisnął na coś piszczącego. Normalnie myślałem, że dostanę czegoś. Do tej pory pamiętam, jak zaczęło to wszystko drgać, furkać, te organy, które tam trzeba było pedałować. Po prostu było to 1001 dźwięków, zanim cokolwiek się wydało. Potem akurat znalazłem się u swojej ciotki, gdzie była fizharmonia i takie dwa mieszki, takie organy. I ta muzyka taka skąpa, dzisiaj byśmy nazwali to barokiem. I pełno tych piszczałek i to tak... No co... No, przepraszam, zabieram ci twoją profesję. Słuchaj, to było coś strasznego. Ja dopiero właśnie dzięki Pawłowi, dzięki tej Waltorni, kiedy pamiętam, kiedy on mówi, wiesz skąd to się wydobyło, to jest mickiewiczowskie, to jest to nałowy. I zaczął te hejnały myśliwskie, a już sobie wyobrażam, jak ty grasz hejno, ciszy nocnej, w klubie stodoła i dmuchasz ten i ten człowiek, który ci mówiłem, na tych skrzypeczkach gra koło ciebie, mąż tej pani oczywiście, i stajesz na deskach w Brooklynie, w tej cudownej jazzowej wylęgarni i tam koło najlepszych jazzmenów grasz. Co ty robisz? To cholery. Rób to! Przecież jesteś rewelacyjna. Powiedziałem ci już datę kiedy. Progresywnie, słuchaj, lada moment. Progresja zaraz. Ty w tej chwili masz... Zaraz, coś mi tu nie gra. Już gra. Wszystko gra. Nie ma co się dziwić. W tej chwili masz progresywnie w pannie. Słońce swoje. Startuj do tej szkoły natychmiast, bo tak mniej więcej około lipca wchodzisz już w wagę i zaczniesz ćwiczyć piękno. A propos wychodzenia na scenę, to powiem ci tak, ja tak mówię, że miałem te lęki przerażające. Oj, powiem ci, że jeszcze na plastycznym, kiedy miałem coś w szkole i tutaj w działaniach artystycznych, miałem coś powiedzieć. To była tragedia dla mnie. I zawsze się zastanawiałem, jak wyjdę. I pamiętam, kiedy z moim przyjacielem miałem wyjść na Owsiaku. Na Owsiaku, na spotkaniu Owsiaka i właśnie tam wyjść na scenę. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Być w tej grupie tam razem. I uciekłem. Nie chciałem. A było to niedawno. W tych grupach. A później tak zacząłem ćwiczyć. Akurat znalazłem się w takiej grupie, gdzie po prostu pomagałem swojemu nauczycielowi. I wykładowcy mojemu. Jako przypuśćmy asystent i pokazywałem się na scenie, przechodziłem, ustawiałem mikrofon i później odważyłem się powiedzieć dwa słowa, że za chwilę profesor wejdzie na scenę, proszę poczekać chwileczkę, ja zaraz przyprowadzę. Później tak się stało, że telewizja, pierwszy program, mam go nagrany. To jest po prostu komedia. Sztywny kołek, który siedzi przed ekranem. Ale obejrzałem siebie. Koledzy z telewizji pomogli mi w złamaniu kodu. Ja mówię tutaj o warszawskiej telewizji wtedy. Ja cały czas mam ten program. Telewizja to ja na żywo. Można go obejrzeć w internecie. Łódź na żywo. Można sobie puknąć jestem w każdy ostatni piątek. Zresztą tutaj na blogu są te daty, kiedy ja jestem. To zawsze 21.20, 21.10. Ja nigdy nie pamiętam, o której, bo ja już jestem w programie o 10, o 20. Malują mnie.
mnie tam robią jakieś eksperymenty na mnie, pod kreski jakieś, jak nie żartuję. Nic takiego nie robię, ale słuchaj, przede wszystkim musisz się odważyć. Odważyć pierwszy raz, może spróbuj najpierw w lesie. Ja wiem, że ty mówisz o rzeczach, które, ale kto się nie boi? Ten, kto się nie boi, ten nigdy nie zwycięży. Tremę za każdym razem przed telewizją, czy tutaj mówiąc do ciebie, też mam. Też mam jej ogromną, bo zawsze coś palne, mimo to, że te filmy tutaj sam montuję, sam robię i proszę tego mojego kolegę Dariusza, żeby 35 razy obejrzał i on zawsze ocenia, zawsze robi to, mówi tutaj, żeś dobrze zrobił, tu źle zrobiłeś. Proszę cię, nagrywaj siebie na kamerę, jeżeli możesz, nawet na taką internetową jak ta tutaj, czy kamerę jakąś poważniejszą. Zobacz siebie, jak grasz, zobacz siebie, oceń i przede wszystkim zrozum jedną rzecz, że ocena ciebie przez siebie jest zawsze krytyczna. Zawsze nie dorabiamy tego czegoś najpiękniej. Ale kiedy już zostaniesz tą największą jazzmenką, to proszę cię, zadzwoń, umówimy się, a ja poproszę o utwór taki jazzowy, żebym mógł tutaj na filmie, na filmikach tych umieścić jako tło, bo dzisiaj są te prawa autorskie i ja będę niedługo prosił mojego przyjaciela, który jest muzykiem również, i takim bardzo znanym, znaczy jego ojciec był cudownym muzykiem. Jarek dzisiaj też jest znany, chociaż grał i gra do tej pory, Gendy go prosił o to, żeby troszeczkę mi tu pograł na instrumentach, ale waltornie mieć i w wydaniu kobiety, i wiesz o co chodzi, o te wargi i ta dłoń, i ten dźwięk, który buduje nam to. Tylko mógł pięknie opisać Mickiewicz. Mickiewicz to zrobił genialnie u siebie. Bo to się mówi o rogu, ale przecież to jest róg. I to jest ten róg obfitości. I proszę cię, graj. Graj ten jazz. Jeszcze raz, graj. To, że ja ci pokazałem inną drogę, to odwróć te wszystkie momenty, które tam masz. Stwórz tą drogę swoją. Bo ta droga, ja nie mogłem wywalić, na przykład powiedzieć, proszę na szkołę muzyczną wyższą, skończ to i zrób siebie. Ja cię osadziłem w takiej mocnej muzyce. Muzyce nie wiedziałem nawet, że jesteś. Tylko najłatwiej, ponieważ jako byk musisz coś mieć. Jeżeli masz ten instrument, który jest jednym z najpiękniejszych instrumentów dętych, bo przecież nie ma dwóch identycznych dźwięków. I żeby was było 100, bo kiedyś w Austrii, w Wiedniu byłem na takim koncercie i właśnie było chyba, nie pamiętam ilu, bo nie policzyłem, bo to było na jakimś placu i siedzieli właśnie waltorniści i grali. To nie było piękne, to było nawet nie przepiękne, to było coś tak anielskiego, tak niezdobytego, no. Akurat wtedy się znalazłem, w tym Wiedniu, to był lipiec, na jakiejś przestrzeni, na ulicy siedziało, nie pamiętam ile, w takim półkolu i był człowiek, który miał nie smyczek, tylko pałeczkę i działał. I te rogi po prostu rozeszły się po te uliczce i one grały wszystkie okna, wszystkie bramki łącznie we mnie. Ja patrzyłem na to ze zdziwieniem. Tam zresztą sporo widziałem dziwnych rzeczy w tym Wiedniu. Zresztą nie to, że jestem zakochany, ja jestem tam ciągle i ciągle jeżdżę. I ja sobie bez szprycen nie potrafię przeżyć, a wtedy
usiadłem w kawiarence, przyniosła mi taka dziewczyna, bo ja poprosiłem szpryca, nalała tamtego wina z wodą. I pamiętam, że siedziałem jak zaczarowany i obok mnie pełno ludzi. I pamiętaj o tym, że jeszcze jedna rzecz, że jak ty grasz, to pamiętaj, niech cię nie interesuje ta scena. Nie ma tej sceny. Ja ciebie nie widzę, a mówię. Ale rozumie cię świetnie, że się boisz. A co do partnera, nie wiem, trafi ci się jakiś to droga mailowa, czy tam jakakolwiek. Zresztą znasz tą drogę. Sprawdzimy go, Boże jedyny, no cóż. Aśka, głowa do góry, wargi. I dmuchaj w tą. Tylko proszę cię nie za mocno, żeby nie było rozedmy płuc. A wygraj nam przynajmniej to, co Dudziakowa w głosie, a jej mąż na skrzypeczkach były oczywiście. I to, co najwięksi jazzmeni. A muszę ci powiedzieć, że jeszcze znam kilku jazzmenów, którzy są cudowni. I moja kariera z muzyką zaczęła się właśnie od jazzmenów. I to kiedyś w dzieciństwie siedziałem przy fortepianie i wygrywał to pan Gulgowski i siedziałem obok i pamiętam, jak grał na fortepianie, jak go wyrzucono ze szkoły. Potem pamiętam całą tą grupę tutaj jazzmenów, gdzie jako młody chłopak chodziłem, jako dziecko właściwie. Wtedy miałem 7 lat, jeździłem do Sopot, tam przeszedłem do grup rockowych i chodziłem do non-stopu, ale to już byłem troszeczkę starszy, gdzie mój kuzyn Darek grał na perkusji z zespołem, gdzie był klęczon, gdzie cała świta właściwie rockowa powstała i tam. Dzisiaj żałuję, że nie jestem muzykiem. Chyba nigdy bym nie był, bo chyba bym był raczej kompozytorem czy twórcą. Tak jak jestem twórcą w sztuce. Ale kiedyś mój kolega grał na gitarze. Takie romanse cygańskie. Dlaczego? Dlatego, że malowałem dziewczynę w tańcu. I tak się rozbestwiliśmy razem, że ja w rytmie jego grania nakładałem farbę na jej spódnicę, która miała frunić. I ten obraz gdzieś został, gdzieś już nigdy nie wrócił, gdzieś on jest. Ja go wziąłem z takiego, troszeczkę wziąłem ten obraz z takiej melodii, którą widziałem kiedyś na obrazie, kiedy był zlany toreador z bykiem. I ten obraz właśnie podobnie zadziałał. Działanie było podobne. Po prostu ta tancerka prowadziła tą spódnicę tak pelerynę, tak? Tak by to było rukowitości czegoś tam. To były takie moje dawne pomysły. Dzisiaj już nierealne do namalowania, ponieważ wtedy miałem czas i miałem zupełnie inną inwencję. Dzisiaj maluję zupełnie inaczej. Dzisiaj maluję raczej ikoną. Raczej zupełnie inaczej. Także proszę cię, rób to. No i trzymaj się, Aśka. Aśka, rób to, co napisałaś. To, co napisałaś, jest genialne i proszę cię, nie kończ tego. Nie kończ nigdy tego. Cudowna jesteś. Trzymaj się i powodzenia.